To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Beata Tyszkiewicz. Z panią Beatą spotkaliśmy się jako bardzo młodzi ludzie w klubie Inteligencji Katolickiej. Pamiętam, że to były jakieś późne lata 50. No bo same kluby Inteligencji Katolickiej powstały dopiero w 50., chyba 57. chyba siódmym roku, czyli po tej Gomułkowskiej Odwilży. I pamiętam, że z Beatą, która gdzieś tam mieliśmy już liczne kontakty towarzyskie, jakichś znajomych, wspólnych dalekich krewnych, i w każdym razie jechałem z nią do Cieszyna odbierać grupę młodych, włoskich działaczy, aktywistów, którzy chcieli przyjechać w Polskę, która weszła na drogę takiego bardziej uczłowieczonego socjalizmu. Później się okazało, że to uczłowieczenie było bardzo e, określone na wyrost, ale była to ciekawa wyprawa. E, Becia mówiła, pani Becia, bo tak żeśmy z nią zawsze nazywali, mówiła przyzwoicie, czy nawet dobrze po francusku, co w jej pokoleniu było wielką rzadkością. E, ja też znałem francuski, ale byłem używany po to, żeby mówić po włosku, bo tam większość tych aktywistów nie znała nawet francuskiego. I to było takie Pierwsze spotkanie, które pamiętam, przed laty, potem długie lata, ponieważ e, Pani Tyszkiewicz była gwiazdą pierwszej wielkości, była bardzo eksploatowana, bardzo dużo grała, była żoną Andrzeja Wajdy, więc największy polski reżyser miał możliwość korzystać z jej wspaniałych kreacji, była świetna przecież w popiołach, e, w, wszystko na sprzedaż. Stąd ja tak nie miałem nawet śmiałości, żeby jej coś proponować, i dopiero w kontrakcie miałem taką okazję, żeby napisać dla niej rolę. I wydaje mi się, że bardzo żeśmy się komfortowo spotkali. To znaczy, chyba pani Beata czuła się w roli dobrze, swobodnie. Ja byłem też bardzo mile ujęty tym, co pokazała. Była piękną, cyniczną kobietą wodzącą za nos jakiegoś Duńczyka, którego zamierzała rozwieść po to, żeby się z nim pobrać, a miała się z nim pobrać, dlatego że był bogaty. Bardzo to była prosta rola w zamyśle, ale trzeba było ją zagrać ładnie. Grała siostra Majki Komorowskiej i ten kontrast między siostrami i pewne spięcie to był materiał dramatyczny, który dało się wykorzystać. Potem jeszcze pani Beata zagrała u mnie niewielki epizod, ale to w czasie, kiedy mniej grywała i wydaje mi się, że Sprawiło jej pewną radość. Tak właśnie pisze w, swoich, w swoim tekście, gdzieś to widziałem, kiedy zagrała w moim filmie z Maxem Fydowym, i tam była używała angielskiego, grała jak, grała przedstawicielkę czy prezenterkę telewizyjną. I to było takie no, miłe spotkanie, bo w końcu pan był. Gwiazdą pierwszej wielkości, ale też Beata miała za sobą cykl świetnych ról w różnych bardzo wybitnych inscenizacjach i polskich, i nie zapominajmy rosyjskich, bo przecież Konczalowski wykorzystał ją w roli, która uczyniła ją bardzo popularną w Rosji, bo zagrała Rosjankę i zagrała no, taką piękną kobietę i arystokratkę z klasą, której, nie, której niewiele rosyjskich aktorek mogłoby podobać, więc. Nie na darmo. Kanczowski ją tak obsadził, a ona rzeczywiście zachwyciła rosyjską publiczność, bo przyniosła ze sobą taki smak wielkiej damy, którego to smaku nie mieli ludzie, którzy żyli w tej szprzaśnej, kołchozowej rzeczywistości Związku Sowieckiego. I tak to było w tamtych latach. Pani Beata jest ciągle taką widoczną postacią w życiu kulturalnym, w życiu towarzyskim, a ja jeszcze miałem okazję zaangażować do kilk, dwukrotnie do filmu jej córkę, córkę Andrzeja Wajdy i pani Beaty Tyszkiewicz, ale to już jest inny rozdział i córka, mimo urzekającej urody, grała u mnie w, w, w cwale, bo jest człowiekiem bardzo związanym z końmi, i w końcu chyba konie przeważyły w jej sercu nad aktorstwem, bo poświęciła się koniom.